Michał Kita po efektownym zwycięstwie nad Michałem Andryszakiem. Zacznę żartobliwie. Michał, pogłoski o twojej emeryturze okazały się wysoce przesadzone. Michał, powiedz, były, ja gdzieś to miałem okazję obserwować, ale też były informacje, że Michał Kita jest w życiowej formie. To była życiowa forma Michała Kity? Nie wiem, czy życiowa, ale naprawdę się bardzo dobrze czułem. Sam tej walki ludzie naprawdę nie do końca słuchają, co ja mówię. To ja zarekomendowałem po dowiedzeniu się o kontuzji Michała Budaryka, czyli że musiał zawalczyć z sierpą z Andryszakiem. To jest osoba, która by na pewno do tej walki dojdzie. Prawdziwa kontuzja była, tylko przyczyną do tej walki, a nie wymyślanie sobie przeciwników różnych czy tam. I sam tę walkę zarekomendowałem ponad 6 tygodni, tylko musieliśmy, sam się zgodziłem, bo mieliśmy szukać przeciwnika z zagranicy, że poczekał na jego walkę, bo też na Mazurach, nie? Taki szybki notat, co wygrał. Tak. No i wiesz, było ryzyko, że Michał, mimo że wygra, może też kontuzję zostać, tak? Wiesz, ale ja powiedziałem, że poczekam i kibicowałem się, cieszyłem, że wygra, bo już nie ma kontuzji, bo wiedziałem, że za mną walczy. Boks okazał się kluczowy, bo uchodzisz za zawodnika, który w wadze ciężkiej boksuje być może najlepiej w Polsce. Dzisiaj się to potwierdziło, ale też widzieliśmy przekrój zapasów, bo pokazaliście też troszeczkę umiejętności parterowych. Wydobyskowa marka, tak ale co mam mówić. Ja jestem bardzo zadowolony i odebrałem to, co mi zabrał ponad 3 lata temu na stadionie narodowym. To ta satysfakcja? No ja nie cieszył się, jakby kto wiesz. On mnie udusił, ja go ubiłem, można tak powiedzieć, nie? No. Ale mówię, ale że... Ja nawet miałem, rozmawiałem tam z tym, jeżeli będzie taka sytuacja, że jeszcze będę w ogóle w MMA, bo wiadomo, mam 40 lat i gdzieś to już końcówka jest. A by była taka potrzeba, żeby zrobić trylogię, bo jeżeli będę się czuł na siłach, to można. No bo wiadomo, że nie mamy się z 2-3 walki wygrać, odbudować i wtedy można wracać do tego. Ja bym powiedział żartobliwie też, że powiedziałeś, że do pół roku rewanże są ważne, a potem to już nie są takie ważne. Więc jednak chyba był ważny. Znaczy wiesz, no, wiesz, walczyłem z kim przegrałem. Nie chciałbym się zrewanżować. Wiesz, bo nie chodzi nawet o to życie, bo to się podkłada kłody pod nogi, ja bo wiesz, ja nie wiem, jak ja tutaj nie mam też, ale zawsze chcesz się komuś to coś tam odebrał i nie oddać. Wspominasz o swoim wieku, natomiast ostatnie dwie walki to są dwa bardzo szybkie nokauty, gdzie się górze. Nie zostawię żadnych decyzji sędziów. Jakie cele teraz? Bo wiadomo, no, mało czasu, jak najbardziej pewnie chcesz jeszcze namieszać w KSW. Nie, jeszcze raz będę walczył w tym roku. Michał, czapeczka ukrywa sporego guza na głowie. Jakieś konkluzje? Widziałeś? Nie wiem, co? Czapeczka przykrywa guza, jakieś konkluzje? Uderzyliście się głową. Normalny guz. Nie, trafił mnie prawie. Dobrze, że w czoło, a nie w nos, bo pewnie by był z drugiej strony, a w szczęście by był na dole i to on by tu stał, nie? Normalne to są rany wojenne, te, wiesz, otarcia, obicia, siniaki. Ja nawet jestem gotowy, czy nawet jestem przyzwyczajony, jak ludzie na mnie dziwnie patrzą, nie znam, co pewnie na spacer idę, jestem cały porozbijany. Czekasz na Michała Włodarka teraz, czy...? Jest to, nie wiem, jak z Michałem Włodarkiem, bo to jest dosyć poważna konkluzja, bym badał, więc to się wiąże z długim terminem tego, więc to raczej w tym roku na pewno nie wróci, więc ja będę jeszcze walczyć w tym roku, więc zobaczymy. Myślisz, że jest szansa na zestawienie Ciebie z Beslisem? Znaczy szansa, no to wiesz, nie odmawiam walki, tylko ja mówię, akurat co do zawodnika Defrisa, już wcześniej jak podpisywałem ten kontrakt z tym, chciałbym mieć taki fajny czas, żeby się przygotować, bo to jest zawodnik, który naprawdę potrafi 5 minut przewalczyć. Na to trzeba się odpowiedzieć. To co, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo za tego zwycięstwa. Słuchajcie, chciałem podziękować moim wszystkim sponsorom, którzy mnie wspierali, na Proteina.pl, diety catering, diety treningowe, Skrzydlaty Byk, siedzimy z posłem Centrum Medycyny, Messir, High Type Sport, Kitmakerowi, Fischerowi do ułożenia diety w przygotowaniach, Dragonowi za to moje nowe fajne tatuaże, Marcinowi i Arturowi Ostaszewskiemu za ogółem za management, KSW, że mi dali drugą szansę, a tak na końcu był tak sam od siebie chciałbym, bo miałem być na wyszedł ten weekend ze względu, że walczyłem, nie mogłem być, mój fizjoterapeuta pseudo artystyczny, jego wesoły napinacz świeżeniu. Kuba, wszystkiego najlepszego dla Ciebie, dla Twojej małżonki, nowej drodze życia. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękujemy bardzo.